Są to zawody Silesia Cup, już bodajże szóste zawody tego cyklu. Zawody mają za zadanie wziąć, jakby nauczyć zawodników najmłodszych przeżywania pierwszego stresu i uczenia się technik tych, których uczą się na treningu, a dla starszych jest to typowy trening, walki sędziowane, tak to traktujemy. Także próbujemy rozwijać naszych najmłodszych adeptów poprzez takie zawody. Wielu zawodników punktuje, wielu zawodników zdobywa medale, wielu zawodników walczy na dobrym poziomie, ale dla nas to jest jakby tylko rzecz najważniejsza, wskazówka szkoleniowa. Podpatrujemy, na jakim etapie są co do technik judo i staramy się później poprawić to wszystko w treningu. Także dla nas najważniejsza jest rzecz, jakby podpatrzenie zawodnika w tym, jakby można powiedzieć, extreme, czyli w momencie sędziego, w momencie rywalizacji sportowej w zawodach. Jest tylu chętnych, którzy chcą trenować judo, że można powiedzieć, renoma już naszego klubu jest na tyle sprawdzona, że zawodnicy przychodzą sami, ale wychowywanie, no judo to jest w ogóle dyscyplina, która wychowuje, jest to piękny sport, który uczy wielu rzeczy, nie tylko związanych ze sportem, ale wokół sportu, czyli szacunek do swojego zawodnika, przeciwnika, kolegi, szacunek do trenera, wychowawcy, szacunek do zajęć sportowych i szacunek do miejsca, gdzie są one wykonywane. Także ja myślę, że jeszcze wiele innych jest rzeczy, które mógłbym jakby powiedzieć o judo, no ale to jest dla tych, którzy przyjdą, zapiszą się i ich będę wtajemniczał w to.